Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni, w wersji Dagmara Kain z niechcące ufarbowanymi na czarno włosami. Z kolejnego LARPA, razem z moją koleżanką z LARPA, Anią, która ma o wiele większe doświadczenie w graniu niż ja. Dodatkowo pisze pracę magisterską na temat grania w LARPy. Więc pomyślałam, że może ona lepiej wytłumaczy niż ja, dlaczego warto w rozwoju swoim własnym, osobistym, pod wszelkimi względami, z takiej formy rozrywki korzystać. Ania pisze pracę na temat społecznego i edukacyjnego oddziaływania LARPów, Life Action Roleplay, na świadomość graczy i mistrzów gry. Co to znaczy świadomość? Ja staram się pokazać, w jaki sposób to, co my robimy na LARPach, jak się to przekłada na relacje interpersonalne, relacje z innymi, jak się to przekłada na nas samych, na naszą edukację, na świadomość grupy i samą psychikę osoby i rozwój oddziaływania. Oddzielanie swojego ja od ja postaci i tak dalej, i tak dalej. Więc ta świadomość ma bardzo wiele różnych znaczeń w zależności od tego, który kontekst weźmiemy. To jest dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że ja jako... Czy myślę, że z powodu tego, że jestem autystką, ja w ogóle nie odcinam swojej postaci od siebie, dlatego że jakby psy nie umiała, wygrała z postaci i u nas to jest częste. Że nie potrafimy sobie wyobrazić w ogóle drugiego człowieka. Nawet kiedy go mamy przed sobą, nie potrafimy go za bardzo zrozumieć. Ale nie jesteście absolutnie sami w tym. Tak? Ja jak najbardziej sama mam bardzo często coś takiego. Społeczeństwo LARPowym to się nazywa bleedem. I to jest ten moment, kiedy emocje postaci przechodzą na twoje emocje tak mocno, że nie jesteś w stanie tego odróżnić. I ja w ten sposób mam właściwie na każdym LARPie jakaś sytuacja. Jestem osobą, która jest bardzo wrażliwa emocjonalnie i wszelkie porażki postaci bardzo dotykają mnie personalnie. Ja się nauczyłam po prostu z tym żyć i przepracowywać to za każdym razem, ale są takie sytuacje, że ja potrzebuję o trudnych sytuacjach na przykład dowiedzieć się wcześniej, żeby nie skończyło się tym, że zaczyna się LARP, ta trudna sytuacja wchodzi, a ja nagle siedzę, płaczę i nie jestem w stanie w ogóle nic ze sobą zrobić. Więc dla mnie jest to absolutnie normalne. Znam graczy, którzy absolutnie w ogóle nie blidują, ale dla mnie jest to aż sztuczne. Bo to nie oddaje wtedy w pełni tego, kim tak naprawdę jest ta postać. Ja też nie lubię grać postaciami, które są bardzo stare, bardzo doświadczone, a niektóre są bardzo nieludzkie. Bo to też trochę przeczy mojemu ja generalnie mam raczej dobre serduszko i wszystkim chcę pomóc, co nie zawsze jest rozsądne i słuszne, ale działa, tak? Więc absolutnie nie jesteście w tym samym. Słyszałam plotki o tym, że że gracze potrafią zblidować, tak? Zblidować. Tak. Tak bardzo, że realne znajomości na tym ucierpią. Kiedy... Naprawdę? Tak, to się zdarza. Znaczy, poprosiłaś mnie, żebym przytaczała przykłady. Tak. No to przytaczam. Mój własny przykład. Mam gracza... Dajmy na to, że niech się nazywa Hubert, bo chyba nie gram z żadnym Hubertem, więc nie będzie urażony. Hubert ma bardzo specyficzny styl gry. Po pierwsze, jest go zawsze wszędzie pełno. Zawsze jest na pierwszym planie. Jest to osoba dużo ode mnie młodsza, bo on jest ode mnie młodszy 8 bodajże lat. I jego styl gry tak bardzo nie leżał ani mi, ani mojej postaci, że właściwie naturalnym był fakt, że po kilku tygodniach wspólnej gry weszliśmy w konflikt. Od razu, na pełnej stopie.
ja w tej chwili, jak słyszę, że ten gracz ma gdziekolwiek dołączyć do jakiejkolwiek gry, to od razu się wycofuję. Mhm. Nie jestem w stanie grać z tym człowiekiem, mimo że faktu, że wiem, że on się zmienił, że wydoroślał, tak? Gram z nim od 4 lat i że już nie robi takich akcji, ale po prostu nie jestem w stanie. Drugi przykład. Z kolei teraz już nie mój, tylko dwóch innych całkowicie osób. Niech będzie, że jest to, nie wiem, Monika i Robert, tak? Grali ze sobą przez kupę czasu i wszystko było dobrze. Po czym zaczęli ze sobą chodzić. Przełożyli wątek romansowy na swoje postacie i to całkowicie zniszczyło ich związek. Bo nagle się okazało, że ich postacie mają tak różny styl patrzenia na rzeczywistość, że oni realnie doszli do wniosku, że do siebie nie pasują. I w tej chwili no, znajomi, ale coś, co przez wiele tygodni, potem miesięcy było pięknym związkiem i wszyscy im życzyli najlepiej, z tego co wiem, to nawet chyba planowali zaręczyny, po 2-3 latach gry wspólnej padło. Z drugiej strony słyszałam historię dokładnie odwrotną, gdzie dwóch wrogów zostało zmuszonych do siebie grać i zapałali do siebie wielkim uczuciem, albo zostali przyjaciółmi. To też się zdarza. Najczęściej jest to w momentach tak naprawdę, kiedy postacie łączy bardzo silny wątek albo bardzo silne emocje. W moim wypadku są to raczej emocje, kiedy druga osoba, jako postać oczywiście, tak nie jako gracz, uderza w coś, co jest dla mojej postaci ważne i uderza tak silnie, że ona to na przykład traci. Miałam kiedyś taką sytuację, że w ramach kary moja postać musiała zabić dwójkę swoich guli, tak? Dwójkę ze swojej służby. Niby nic, ale ja byłam bardzo przywiązana do tych postaci niezależnych i moja postać była bardzo z nimi związana. Ja in real przeżyłam to przez 2 lata. Wow. I w sumie nadal tego do końca nie przebolałam, mimo faktu, że z osobą, która to zarządzała, która była wtedy mistrzem gry, już się pogodziłam i jakby nie ma... Czy jest to kary, tak? Nie ma problemu. Nie, nie jest to kary. Umarła, zginęła ci kiedyś postać? Tak. Natomiast to była moja własna decyzja. Znaczy moja postać po prostu popełniła samobójstwo. I to wcale nie było tak dawno temu, bo to był bodajże listopad tego roku, jakoś tak. Kiedy usłyszałam od kilku innych graczy, że nie chcą ze mną grać, że ja gram kiepsko, słabo i generalnie najlepiej, żebym się wyniosła. Moja postać została skazana na stratę właściwie, bo mistrzowie gry powiedzieli, że no, przepraszam, ale nie widzę żadnej szansy na to, żeby ona przeżyła. Mimo faktu, że teraz słyszę, że wręcz przeciwnie, jakby szanse miała i to całkiem spore. A ja zdecydowałam po prostu, że nie chcę, żeby przychodzić na narpy tylko i wyłącznie po to, żeby patrzeć, jak moja postać jest ciągana po sądach. I żeby były kolejne, już przeżyłam jakby tą postacią 2 sądy, 2 próby egzekucji. Nie do końca rozumiejąc dlaczego właściwie nawet. No po prostu uznam, że nie, że ta postać, jako że ona ma bardzo dobre serduszko, ona się po prostu nie wytrzyma tego psychicznie i po prostu popełniła samobójstwo, tak? W tym wypadku po prostu wyszła na słońce. Mhm. I to był jedyny przypadek, kiedy faktycznie moja postać zginęła. Tutaj u nas na Rzeszowie zmieniłam postać, natomiast to było spowodowane nie śmiercią, a ugodą z mistrzami gry, po prostu moja postać wyjechała. Ja się wycofałam na bodajże wtedy pół roku, bo wycofam się koło marca, koniec sezonu jest w czerwcu, ale we wrześniu wróciłam nową postacią, tak? Którą gram teraz. Więc po prostu potrzebowałam przerwy, albo uznałam, że ta postać jednak nie pasuje do mnie. No i faktem nie pasowała. To było też moje pierwsze wtedy zetknięcie się w ogóle z nowym światem roku. I jeszcze nie wiedziałam, co tak naprawdę mnie kręci. Teraz też gram postacią właściwie, która jest stworzona
w ten sposób, że nigdy nie grałam takim konceptem postaci. Nigdy nie grałam arystokratą. Nienawidzę grać politykami, nienawidzę grać arystokratami. I generalnie w ogóle nie ciągnie mnie w tą stronę. Mimo faktu, że ludzie mówią, że mnie ciągnie. To skąd decyzja, że grać taką postacią? Ponieważ uznałam, że chcę spróbować czegoś, co jest sprzeczne ze mną. Ja zrobiłam to samo, postanawiając, tylko że ja na pierwszym etapie miałam właściwie możliwość albo się związać właśnie z postacią Ani, czyli z animą, albo z tym moim szefem, co mnie przerażał. Zdecydowałam się na to, dlatego że ja mam taki problem z władzą nad sobą i z i tak, i z arystokracją, że po prostu stwierdziłam, że muszę. Muszę się zmierzyć z tym, że ktoś mi wydaje polecenia. Muszę się zmierzyć z tym, że muszę się jakoś zachowywać i wyglądać. Okazało się później, że Tomek woli właśnie, żebym się nie zachowywała, w związku z czym dzisiaj na przykład się nie zachowywałam. Ale to było fajne doświadczenie. Tak, ale to było dobre doświadczenie. Ja nie umiem wydawać poleceń innym, to na pewno. Mhm. Ja mogę rozdzielać zadania. Tak jak dzisiaj to zrobiłam, tak po prostu wstać, powiedzieć ty robisz to, ty robisz to, ty robisz to. Ale personalnie, jak mam jedną osobę pod opieką, to ja wiem, że sobie nie tyle nie poradzę, ale nie będzie dla mnie to miało żadnej frajdy. I prędzej lub później się wypalę z tego, więc jakby możemy wejść dalej w relację biznesową, tak? Jakby nic nie stoi na przeszkodzie i wciąż cię mogę uczyć. Sama się też chętnie pouczę, czemu by nie. Natomiast na pewno nie byłoby to tak, jak jest w tej chwili z Tomkiem, bo on po prostu umie i lubi tym grać, ale niekoniecznie. Tak, to jest już kwestia podejścia i stylu gry. Może jakieś takie wyraźne wspomnienia, kiedy się czegoś o sobie dzięki grze dowiedziałaś? Na pewno dowiedziałam się, że jestem graczem blidującym. Tak długo jak grałam w RPG, tak długo nie wiedziałam, że jestem aż tak emocjonalna i tak czuła na takie szpileczki, które ludzie lubią wbijać, tak? Bo w życiu takim codziennym nigdy się tak naprawdę z tym aż tak nie zetknęłam. Dopiero gra uświadomiła mi, jak duży ja mam z tym problem i pozwoliła mi z tym walczyć. Poza tym pokazała mi, jak duży warsztat artystyczny jestem w stanie włożyć w coś, żeby coś wyglądało fajnie. Ja nie jestem ani... nie znam się na rękodziele. Nie maluję, nie szyję, nie potrafię robić takich rzeczy, ale nadal usiądę, narysuję na podłodze kręgi, przygotuję sobie płatki róż, przygotuję sobie kielich, nakupuję dupereli i zrobię to tak, żeby potem ludzie wyszli z pokoju z miną wow, to było niezłe. No szkoda właśnie, że się zapytałam o film trochę za późno, bo twoje stroje są zawsze tak koncepcyjne. Ten razem też był świetny. No nie zobaczycie. Trochę tak. Znaczy ja staram się, tworząc postać, zawsze ta postać coś ma w sobie. Prawdziwe imię anime, z którym ona się urodziła, już dawno nie istnieje. Ona zmieniła imię po spokrewnieniu. I w momencie, kiedy uciekła ze swojego starego życia, ponownie zmieniła imię. Jakby to jest kolejne wcielenie. I tak naprawdę anima stricte znaczy ta, która ożywia. I tak miało być, tak? Ona miała po prostu przyjechać i ożywić to miasto. Po czym jak będzie żyło i tętniło tym życiem, miała je opuścić i jechać dalej. Teraz nie sądzę, żeby stąd wyjechała tak po prostu. Za dużo się stało. Ale tak, no są stroje koncepcyjne. W czasie zimowego przesilenia, w trakcie balu zimowego, ten strój to był taki faktycznie arystokratyczny strój, bo zapraszaliśmy ważnych gości, to był bal, a ona jest wędru. Więc jakby automatycznie, natomiast pojawiły się tam tak czy inaczej jakieś tam drobne elementy. Trochę wcześniej, jak było jeszcze w miarę ciepło, były okolice dziadów, albo teraz, dopiero co w lutym, na świętowe lesa, które wypadło idealnie w dniu naszego LARPa, albo chwilę, dosłownie dzień później, albo dzień wcześniej. Nie, w dniu LARPa, 9 lutego.
Tak, to kolejna rzecz, zaczęłam się interesować kalendarzem słowiem, nie? Była hardkorowa pełnia wtedy i nie dlatego nie było, dlatego że cała grupa takich najbliższych fundacyjnych osób, z którą mamy grupę na Facebooku, to była pełnia w Lwie i wszystkim po prostu chuć i nieuś uderzyła do głowy i mieliśmy tak intensywne zajęcia, że po prostu nie byłam w stanie nawet wstać i wyjść na tego larpa, więc podejrzewam, że po prostu było to rozwoju. Więc no tak, to stroje zawsze coś mają oddawać i muszą być w miarę charakterystyczne dla postaci. Moja pytanie. Prowadziłam jednego larpa dla innych w klimatach science fiction, gdzie gracze po upadku cywilizacji troszeczkę i w hardej przyszłości dostali trzy różne frakcje o sprzecznych interesach. Zostali zebrani w jedno miejsce, żeby założyć sojusz. I o Jezu, ile ja mam wtedy postaciami byłam. Byłam duchem, który się nagle ukazał. Byłam AI, tak, komputerowym, który faktycznie sobie puściłam w tle po prostu miganie ekranów. Wzięłam rzutnik i stanęłam po prostu na błękitnym świetle, żeby to jakoś tam wyglądało. Jak grałam duchem, to mam taką przeźroczystą pelerynę, którą po prostu założyłam na łeb i latałam tak między graczami, tak. Złapałam jakąś maskę podobną do obrazu z krzyku i grałam swego rodzaju upiora, to też siedziałam i skraczała, wiesz, ludzi po rękach, stojąc tą maską, nie, z takim piekłą wielką. Chwilę potem byłam małą dziewczynką, to też mam taką sukieneczkę, która jest na mnie dużo za mała, wygląda w niej jak pączek, bo jest różowa. Ja ją nosiłam, jak miałam 15 lat, jak chciałam się pobawić w cukierek albo psikus. Ja ją poszarpałam, założyłam do tego getry, związałam włosy, jeden kucyk tutaj, drugi kucyk tutaj. Przywiozłam ze sobą pluszowego misiaka, któremu na larpie odrywałam łebek do połowy i tak się znuło, nie? Nie mogłam grać małą dziewczynkę, która coś tam była. To też był larp związany troszeczkę z horrorem. Więc jakby zmienianie tych postaci stale i wchodzenie co chwila w nową rolę, kiedy jednocześnie musiałam też w miarę moderować to, co się dzieje, też było fajnym doświadczeniem, tak? Bo tak naprawdę do żadnej z tych... W każdej z tych postaci dajesz 100% i do żadnej się nie przywiązujesz. Mhm. I się może stać absolutnie wszystko. Żeby się mogło stać. I nie masz z tym żadnego problemu wtedy, bo ty wiesz, że ta postać jest tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić grę innym. To nie jest twoja postać. I kiedy ma się takie myślenie, to puszczają wszystkie hamulce, tak? Oczywiście w ramach przyzwoitości jakiegoś tam granicy rozsądku. No bo jeżeli ktoś komuś się nie podoba, gra w ten czy inny sposób, no to gracze to zakomunikują, tak? I może to jakoś tam dostosować. Ja nigdy, nie, przepraszam, raz użyłam słowa bezpieczeństwa i po prostu zatrzymałam scenę, ale po prostu powiedziałam wtedy, że ja po prostu nie chcę brać w tym udziału, nie czuję się psychicznie na siłach. Po prostu wyszłam do innego pokoju, no i to sobie spokojnie, wiesz, dograli do końca i mnie zawołali z powrotem, tak? Nie było żadnego problemu. Wiem, że są gracze, którzy się boją używać słów bezpieczeństwa. Ja też się boję. Ale przyznam szczerze, że łatwiej mi było potem dowiedzieć się, co się stało, przyjąć, bo moja postać tam była fizycznie, widziała, co się stało, więc oni mi po prostu opisali, co się stało. I też to wtedy było na zasadzie po prostu postać, z którą miałam bardzo dużo relacji, została brutalnie zamordowana przez wrogów naszych, też prowadziliśmy wojnę. Ale po prostu zostało to zrobione w taki sposób, że ja osobiście miałam dość, tak? No i po prostu wyszłam ze sceny. No, zdarza się, jakby nie ma się czego bać. Brałam udział w larpie opartym na księżniczkach Disneya. Wow. To był jeden z najgorszych larpów, jakie brałam udział. Ponieważ do każdej księżniczki została dorobiona historia rodem z największej patologii, jaka tylko mogła być. W ten sposób śpiąca królewna nie była śpiącą królewną, tylko była dziewczynką, która po prostu tak ćpała, że odlatywała w sny, tak?
Śnieżka została przerobiona na największą seksbombę i kobietę, która po prostu z każdym na każdego, no bo jak to, jeżeli jest 7 kryształami, tak? Na przykład, tak? I cała reszta jakichś tam dziwnych kopciuszek też miał jakiś fetysz stóp, czy coś takiego. Albo zoofilia, różne rzeczy tam wchodziły. I tam faktycznie ludzie dostawali kartę postaci, najpierw ją sobie czytali, a potem było, czy ja chcę tym grać, czy nie. Jeżeli nie, przekazywali kartę z powrotem mistrzowi gry i jeżeli dawał mu inną, albo jak innej nie było, no to trzeba było czekać, albo po prostu się wychodziło, tak? Ja już nawet nie pamiętam, kim ja wtedy grałam. No to jeszcze nie pamiętam. Ja na pewno jakąś patologię. Tak, to na pewno była jakaś patologia. Moja przyjaciółka bawiła się tym świetnie. Ona uwielbia takie klimaty eksperymentalne. Więc po prostu poszła z tym na całość. Ja się czułam dość niekomfortowo, przyznam. I grałam jednego lepa, gdzie graliśmy kotami. Byłam szylkretową kotką z wygiętym ogonkiem Ruru. która była pogromcą czerwonej kropki. Z lasu. Tak. Tak, to była szylkretowa kicia, która była pogromcą czerwonej kropki i najlepszym łowcą wróbli. I nawet wyszłam sobie i miałam takiego świergolka na wodę. Poszłam do tego świergolka, wziąłam tą wodę, miałam wróbelkę ze sobą. Bo w końcu jestem pogromcą wróbelką. Siedzenie wspólne przy stole, gdzie wszyscy mają miseczkę z jakąś tam ciperkami czy czymś, albo orzeszkami i wcinamy jak suchą karmę. Najlepszy był gracz, który faktycznie przyniósł ze sobą mleko i potem jak nawpierniczał się orzeszków w panierce i popił to mlekiem, następnego dnia nie mogliśmy znaleźć. Dopiero nasi kumple powiedzieli, że siedzi po prostu w toalecie, tak? No cóż. Tu wiesz co, z dwóch powodów nasuwa mi się pytanie. Jeden z moich najbliższych współpracowników bardzo dobrze znany wam grupek, za każdym razem, gdy idę na LARPa, wyciąga jakiś taki film, gdzie jakiś dwóch kretynów, bardzo słabo przebranych, nawet nie wiem, czy w ogóle przebranych, walczy na, nie wiem, jakieś papierowe miecze w środku pola i to jest takie siermiężne, takie po prostu słabe. I on za każdym razem mi to pokazuje i chyba liczy na to, że się na mnie wyładuje jakoś psychicznie i ja się będę wstydziła, ale jestem osobą pozbawioną wstydu, więc się nie będę wstydziła tego, że idę na LARPa. Ale chciałabym tutaj przy okazji zdemonizować takie głupie wyobrażenia, o czym po pierwsze właśnie, że LARPy wyglądają w ten sposób, a po drugie... Nie wyglądają? Nie, to w ogóle nie o to chodzi, nie? Tylko znaczy elementy walki się zdarzają, tak? Ja jakby... moja postać w Warszawie nosi u boku miecz stale. Ale na pewno nie jest to miecz papierowy, tylko jest to miecz specjalnie przygotowany pod LARPy, właśnie specjalny pod inscenizację. To są przepiękne rzeczy, one są wykonane albo ze specjalnej pianki, albo z lateksu, najczęściej takiego mocnego. I jest to broń bezpieczna, która nie zrobi fizycznej krzywdy, tak? Oczywiście no nadal trzeba uważać odrobinę, chociaż, no bo to dalej jest jakaś tam broń, tak? Ale można się tym i okładać i tak naprawdę tłuc im. Szczerze to treningi, sparingi w Akademii Cyber Arts, w której uczestniczę, bywają intensywniejsze niż najintensywniejsze walki na takie miecze, więc nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym wyszła posiniaczona, czy żeby coś mi się stało. Natomiast takie ustawiane walki potrafią bardzo fajnie wyglądać i bardzo fajnie się je gra. Raz mieliśmy taką walkę, gdzie mieliśmy magiczne proszki w formie takich farb, co są na festiwalu kolorów, takich pyłkowych. I to był jakiś tam magiczny proszek, mieliśmy właśnie miecze, mieliśmy owijki, każda zadawała konkretną liczbę obrażeń. Wcześniej dostaliśmy scenariusz i po prostu 20 ludzi ruszyło na hura na środku, nie na środku pola, tylko gdzieś niedaleko stacji. Też było po ciemku, zalot wszystkich gdzieś tam w kilku latarniach, wtedy jeszcze było świeże padało, więc była gigantyczna kałuża na samym środku. Jedna osoba w tą kałużę prawie że wpadła.
Ale to było naprawdę fajne przeżycie. Masa jest gier, które polegają tylko i wyłącznie na takim naparzaniu się na miecze. Ale to też trzeba chcieć brać w tym udział. I to jest dedykowane konkretnie pod ten rodzaj rozrywki i ten rodzaj zabawy. Jakby wszyscy uczestnicy o tym wiedzą. Tak? To są na przykład inscenizacje bitew, gdzie przez 3 dni gramy obozem żołnierskim. Wszyscy mają wtedy broń, wszyscy biorą udział w bitwie i jakby z góry się na to zgadzają. Natomiast tak po prostu na leprach się idzie? Rzadko kiedy, bardzo rzadko kiedy. Albo w faktycznie konkretnych, ustawionych scenach, gdzie jest bardziej inscenizacja tego. A jeżeli wychodzi to na żywo, to też zawsze najpierw jest z reguły ogadywane, a potem odgrywane. Tak. Właściwie chyba we wszystkich larpach najistotniejsze są sprawy polityczne i społeczne, czy źle mi się wydaje? Nie, nie na wszystkich. Czy tylko w wampirze ja tego doświadczyłam? Znaczy wampir jest bardzo specyficznym systemem, bo wampir jest systemem o polityce, po prostu. To jest system bardzo polityczny. I w każdym miejscu w podręczniku znajdziesz informacje, jak ten klan postrzega ten, to zgromadzenie postrzega to i tak dalej, i tak dalej. Można grać wampira niepolitycznego, ale to jest ciężkie. To jest ciężkie, bo ta polityka zawsze prędzej czy później wchodzi. Nawet właśnie w takich drobnych aspektach, jak ten zabrał mi łyżkę. Tym bardziej, że wampiry to nie są ludzie, tak? My gramy mimo wszystko w grę o upadku człowieczeństwa. I ta polityka jest bardziej po to, żeby pokazać ten terytorializm, tę władzę, tą chęć zdobycia. Tak naprawdę my robimy to wszystko po to, żeby zapewnić sobie byt. Tak? Wiążemy sojusze, oszukujemy, kłamiemy, wykorzystujemy itd., itd., ale też i zawiązujemy braterstwo, czy wymieniamy się informacjami. Wszystko po to, żeby samemu było przetrwać, żeby było nam prościej. Tak? No bo nie oszukujmy się, jesteśmy też stworzeniami bardzo społecznymi, tak? Musimy wychodzić do ludzi, nie mamy innego wyboru. Natomiast absolutnie to nie jest reguła larpa. Może być, w Warszawie jest regularnie rozgrywany larp czysto polityczny, ale jest też, który się bodajże rozgrywa w PRL-u, ale jest też rozgrywany larp czysto detektywistyczny. Gdzie gracze faktycznie dostają mapę ze wskazówkami i latają po całej Warszawie i znajdują wskazówki, jak na biegu harcerskim chociażby, tak? Czy na jakiejś grze terenowej. Normalka. Ja tworzyłam larpa dla dzieci na kolonii. I tak naprawdę ten larp polegał na tym, że oni wszyscy graliśmy w uniwersum zwiadowców Johna Flanagana. Gdzie tak naprawdę to jest elitarna... Zwiadowcy to jest taka elitarna grupa łuczników, szpiegów, ludzi, którzy wiedzą wszystko o wszystkich i są strażnikami pokoju w lennach królestwa. I oni byli uczniami zwiadowcy. I cały larp polegał na tym, że musieli rozwiązać pewną zagadkę zniknięcia bardzo ważnej rodowej biżuterii. Nie było tam nic z polityki, mimo faktu, że wszystko się toczyło wokół dworu. Bo oni zwyczajnie, ich zadaniem było znaleźć rabusia i wręcz było im powiedziane, że nie powinni się mieszać w politykę, mimo faktu, że mieliśmy bardzo dużo postaci niezależnych, które tą politykę uprawiały tuż obok nich. Oni mieli chyłkiem przenikać i faktycznie dzieciaki sobie nawet to poradziły. W tym larpie brało udział dzieci od 10 do 17 roku życia. Tak więc nie było żadnego problemu. Dzieciaki się bawiły tym świetnie. Można spokojnie zrobić larpa kucyków powy. O, coś ta próbka. Spokojnie można zrobić ekwestrię i to, jak razem z Pinkie Pie idziemy na wyprawę czekoladowego murzynka, ponieważ z buzią pełną czekoladowego murzynka lepiej się ratuje świat. Spokojnie można zrobić z tego larpa. Można zrobić larpa z jakiejkolwiek książki. 1000 mil podwodnej żeglugi? Nie ma problemu. Jest tyle obiektów, które są muzeami, a które można wynająć. Egen, przytoczę przykład z Warszawy, bo tam wiem najwięcej. Jest tak zwany obiekt alfa. Niestety on jest oddany w tej chwili do tego, żeby miał zniknąć i my strasznie nad tym ubolewamy, bo to jest żywy bunkier z II wojny światowej, w pełni wyposażony, który można wynająć i tam grać. Kilkanaście pomieszczeń, normalnie ciężkie pancerne drzwi,
pełne wyposażenie i my po prostu możemy tam wejść, poczuć się przez chwilę jak w trakcie II wojny. I też larp drugowojenny o na przykład sanitariuszach i ratowaniu ludzkiego życia przy okazji nauka medycyny. Tak. Larp, który się toczy na przykład, nie wiem, w wiosce wikingów, gdzie wszyscy na 3 dni się wcielają w wikingów albo w Słowian i żyją jak oni. Łącznie ze spaniem w barłogu Rosjanie i jedzeniem wspólnej polewki z jednego gara, tak? Norma. Takie larpy właśnie takie bardzo edukacyjne, wtedy jeszcze nawet nie wiedziałam, że to jest larp. To ja grałam bardzo często w harcerstwie. Właśnie mieliśmy taką, to się wtedy nazywało po prostu grami. A my de facto bawiliśmy się w larpa, tak? Drużynowa razem z kadrą wcielała się w bohaterów niezależnych, w NPC-ów, a gracze po prostu musieli coś z tym zrobić. Albo byli dzieleni na 2 obozy i przekazywali sobie na przykład wiadomości. Też mieliśmy taką zabawę z kryptologią z kolei, gdzie musieli wymyśleć szyfr i przekazać i kod, i szyfr, i wiadomość. A my żeśmy patrolowali drogi, patrolowaliśmy las, to dzieciaki były na tyle zdolne, że wypożyczyły kajak, przepłynęły na drugą stronę jeziora i nadawały flagami. Można? Można. Jakby... A jeziora nie mieliśmy jak kontrolować, tak? Nie było żadnego problemu. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że LARP jest takim ćwiczeniem z rozwiązywania problemów, nie? Trochę tak. Ale nawet nie tyle z rozwiązywania problemów, co stanięcia w obliczu problemu i tym, jak sobie z tym poradzić. Bo rozwiązywanie problemów nauczą cię także RPG. Bez większego problemu. Jakby też grasz z tą postacią, tylko siedzisz po prostu przy stole, przy karcie postaci, rzucasz sobie kostkami i opisujesz historię. Nie znajdujesz się w tej sytuacji. A tutaj po prostu musisz wejść w tą postać, dać z siebie coś więcej. Nie tylko odgrywać aktorsko przy stole, ale też mówić, poruszać się, być tą postacią. I to już jest trudniejsze. I w momencie, kiedy masz tylko papierową postać i tylko opisujesz przy stole RPG-owym, to nie zawsze da się poczuć aż takie emocje jak tutaj. Właśnie, ja nie lubiłam grać w RPG. Nie czułam tego. Ja bardzo lubię. To fakt. Natomiast dla mnie LARP jest dopełnieniem RPG-a. Mhm. Jakby do tej pory gram nadal 3-letnią kampanię Vampira, w której miałam masę sytuacji nawet bardziej emocjonalnych niż ta na LARPie. Ale jednak to te sytuacje na LARPie pozwoliły mi odkryć niektóre rzeczy, tak? Niektóre zależności. Teraz gram w Siódme Morze. I de facto 3/4 sesji dzieje się na statku, na morzu. Skończyło się tym, że przychodzę na sesję, rozkładam podręcznik i zaczynam sobie wiązać węzły. I w momencie, kiedy mistrz gry w końcu zobaczył, że po prostu, wiesz, siedzę i wiążę węzły, to po prostu powiedział, dopisz sobie tutaj kropeczkę z węzłów, nie? Więc no to jeszcze jest kwestia mistrza gry, tak? Który coś takiego zrobi, doceni, tak? Grając animą, tak naprawdę zaczęłam się uczyć, po raz pierwszy zaczęłam poznawać Wikę i w ogóle kwestię Słowian, tak? Bo ja się w ogóle nie orientuję w tej kwestii. Więc gram kapłanką słowiańskiej bogini. Nie mam zielonego pojęcia o rodzimowiercach, ale uznaję, że to nawet lepiej, bo to nie do końca o to chodzi w tym momencie. Już teraz w tym momencie o tym wiem, że to nie chodzi o to, żeby odgrywać religię, tylko stworzyć coś swojego. No ale nadal, tak? Jakby czegoś się musiałam nauczyć. Grając teraz tremerką, poszłam na lekcję żermierki, bo mam postać, która umie walczyć mieczem. W ogóle umie walczyć bronią białą. Ja po prostu poszłam na treningi, żeby się faktycznie nauczyć chociaż kilku podstawowych ruchów, żeby móc to odgrywać. Albo chociaż opisać, tak, co robię. Grałam postać zielarki. No to skończyło się tym, że mogę w tej chwili wyciągnąć zeszyt. Mam ponad 120 kartek brulionu zapisanych w realnych faktycznie recepturach. Jak stworzyć na przykład maść przeciwbólową czy przeciwzapalną. Łącznie ze składnikami. Także ja wiem, że ja pójdę do apteki albo do jakiegoś zielarskiego sklepu. Ostatecznie pójdę nawet, nie wiem, do mięsnego, poproszę o tłuszcz. Pójdę tutaj, poproszę o to, pójdę tutaj, poproszę o to. Wrócę do domu i jestem w stanie faktycznie z tego maść zrobić. Taką, jak robili ludzie te 200-300 lat temu, tak? Bez żadnego problemu.
Ja wiem, że ona będzie działała. Jestem w stanie przygotować bez problemu na parę, nie wiem, z czarnego bzu na przykład, tak? Wiem, jak to zrobić tak, żeby się nie otruć. Mm-hmm. A na koloniach, jak się nam skończyła herbata, to po prostu poszłam do lasu i nazywałam dziki mięty. Mm-hmm. Albo w ogóle, jak się rozsadza rośliny i masz taką malutką jeszcze roślinkę, to spokojnie możesz ją włożyć w ogóle do skorupki, potem skorupkę tylko zmiażdżyć, żeby korzonki miały jak przebić i taką skorupkę włożyć do ziemi. I to też jest świetny mm-hmm. nawóz. Tak, tego typu rzeczy się dowiaduje grając w RPG i LARPy. Przepraszam. Więc to są takie niby głupotki, ale jednak jak to się tak zestawi, ile ja się dowiedziałam różnych rzeczy z dziedzin, o których w ogóle bym nie pomyślała, że kiedykolwiek będę je zgłębiać. To jest to nowe ja. Tak, to naprawdę jest kawał historii, a wszystko zaczęło się dlatego, że się za bardzo nudziłam w klasie naturalnej. Właśnie chciałam się o to zapytać, bo pamiętam na ostatnim LARPie, na którym byłam, nawet zaczęła taka rozmowa, gdyby nie LARPy, to dzisiaj siedziałbym w domu z pierdoliną. No ja też nigdzie nie wychodziłam, nikogo nie znałem. Znaczy ja jakby zawsze byłam bardzo towarzyska, mam bardzo łatwy sposób nawiązywania komunikacji z ludźmi i nie mam z tym żadnego problemu nigdy. Inna sprawa, że ja jestem generalnie osobą, która przez całe życie była gnębiona. Tak? Była zawsze kozłem ofiarnym, wyzywana, wyśmiewana w szkole, norma. Ja de facto pierwszych takich znajomych, o których mogłam powiedzieć, że są to moi przyjaciele, poznałam dopiero pod koniec gimnazjum. A tak to zawsze byłam kozłem ofiarnym. I RPGi dały mi takie poczucie, że mogę nie być sobą przez chwilę, mogę zostawić to wszystko w cholerę i być kimś, kto się liczy. Dlatego bardzo lubiłam grać postaciami, które mają władzę już na start, mhm. albo są uszanowane, poważane, tak? Moją pierwszą postacią była dziewczyna, ta tytułowa Asira, która się stała ostatecznie moim pseudonimem. Asira była córką królewskiego rodu, która w oryginale powstała w ogóle nie w RPG-ach, tylko w opowiadaniach. I była to przywódczyni elfich buntowników, która była jednocześnie arystokratką, jednocześnie świetną wojowniczką, jednocześnie była potężną czarodziejką, jednocześnie tam coś tam, tak? No ale to były czasy, kiedy moje opowiadania i generalnie RPG wyglądały tak, że no i wtedy wyskoczyła magiczna tarcza z krzaków, która nauczyła cię strzelać z łuku. Aha! Jej! To były takie czasy. Ja teraz otwieram to opowiadanie, bo zaczynam od opowiadań. Po prostu pisałam opowiadania na początku na telefonie. Był kiedyś taki abonament w Orange, że za bodajże 10 czy 20 zł było 600 SMS-ów. Poznałam dziewczynę, która bodajże mieszka koło Katowic na forum literackim. Najpierw pisałyśmy ten forum literackim, potem się przeniosłyśmy na dokumenty Google. A potem to tam też było za mało. Ja siedząc na lekcjach, na matematyce czy na czymś, siedziałam, stukałam w klawiaturę i pisałam opowiadanie, po prostu SMS-ami, nie? Jak moi rodzice zobaczyli pierwszy rachunek za telefon, bo dlaczego wspomniałam o tym abonamencie? Moi rodzice zobaczyli pierwszy rachunek za telefon. Nie powiedziałam im ani słowa, kim jest ten numer, z którym rozmawiam do 5 nad ranem i mam z nim 600 czy 700 wiadomości. Do tej pory nie wiedzą, chociaż próbowali dzielnie się dowiedzieć. Został mi zabrany abonament, został mi zabrany telefon, tak? I teraz stanę przed prostym wyborem. Muszę sobie za to zapłacić sama. Mam 50 zł kieszonkowego. Abonament kosztuje 20. Ja te 20 mam w stanie wygadać w ciągu 2 dni. A to było 600 SMS-ów, przypominam. No ale co, no. Przerzuciłam się w ten sposób przez rok, tak? Dostałam taki szlaban na rok. Potem dostałam telefon z powrotem z abonamentem, ale od razu już z nielimitowanymi rozmowami na konkretne numery, gdzie ten numer był z automatu wpisany, tak? Teraz już nie piszemy aż tak intensywnie, chociaż nadal nam się zdarza. Ile? No to nasze pierwsze opowiadanie z Sasirą, która była taka, jaka była, może nie chcę sobie nawet tego przypominać. Czasami otwieram to opowiadanie, widzę jakie ono jest i ja się po prostu załamuję i zamykam komputer automatycznie.
To faktycznie było opowiadanie, które miało dobrych 700 czy 800 stron, się mogło spokojnie z tego wydać książkę, jakby to było w jakości chociaż minimalnej, a nie minusowej. To nie RPG, co prawda do końca, tylko właśnie bardziej opowiadania, ale RPG też. Na przykład pokazały mi, jak się gra drugą płcią. W RPG-ach jest to trudniejsze dużo, odgrywanie innej płci. Natomiast w opowiadaniach na przykład nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, żeby grać facetem. I to od scen walki, przez politykę, na erotyce kończąc. I to też było dla mnie dziwne odkrycie, że jakby tak... Ja jestem osobą, która nigdy nie miała chłopaka. Nie mam de facto żadnych tam bliższych relacji z żadnym facetem. A jednak słuchając potem męskich rozmów, nazwijmy to, wiem, że to jest takie, o, no, ja też tak zrobiłam, a to coś tam jednak wiem, nie? Coś pasuje. No. Jak byś zachęciła ludzi do jednej z tych aktywności? Jak bym zachęciła? RPG albo chociażby do tych pisanych RPG-ów. Czemu warto? Myślę, że to jest dobry sposób na poznanie samego siebie. Na poznanie tego, co tak naprawdę siedzi w nas. Na poznanie tego, kim jesteśmy, ale tak wewnątrz. LARPy dają niesamowitą możliwość oderwania się całkowicie od rzeczywistości. RPG pozwalają się wcielić w absolutnie każdego i wszędzie. A pisać zawsze można, tak po prostu. To w ogóle bardzo dobrze działa. Zresztą widzicie to na moim blogu. Za każdym razem, gdy mam jakiś problem z animą, nomen omen, lub z animusem, to po prostu powstaje kolejna część mojej powieści o tej właśnie tu siedzącej postaci. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. 1% dla przemocni to dzięki Fundacji Fani Mani bardzo prosta sprawa. W PIT wpisujesz po prostu Fundacja Fani Mani, nie przemocni, Fani Mani. KRS Fani Mani to 0000 50 72 34. A jako cel szczegółowy wskazujesz przemocnie po numerze ID Fundacji Fani Mani, której przemocnie jest beneficjentem. I ten numer to jest 4280. Więc jeszcze raz. Organizacja Fani Mani, KRS, podany na tym obrazku. Znajdziesz go też na Facebooku. Cel szczegółowy 4280. Dziękuję.